Nie udało. No i porównanie u zawodników jest to kategoria umowna, limit do 80 kg, młodszy o 4 lata jest Igor Michaliszyn. Po jego stronie będzie zasięg, choć wyższy jest Idris Amirzajew. Niemal identyczna liczba walk. Faworytem oczywiście Polak, a to ze względu na ten właśnie krótki okres przygotowań. Sędzią tego pojedynku Mark Godard, spodenki białe, rękawice czerwone, Igor Michaliszyn, spodenki czarne, rękawice niebieskie, Idris Amirzajew. Bardzo, bardzo Igor Michaliszyn chciał wrócić do startu. Przypomnijmy, że ostatnią walkę musiał odwołać tak naprawdę na kilkadziesiąt godzin, czy kilka godzin przed pojedynkiem, bo wypadł mu dysk i po prostu zgięty w pół nie był w stanie zrobić kroku. Z odwrotnej pozycji rozpoczyna to starcie Igor Michaliszyn i to on jako pierwszy decyduje się na kopnięcie na korpus, szukając wątroby pod prawym łokciem Amirzajewa. Od presji zaczyna Idris, stara się ustawić Igora na psiatce. I właśnie, ta odwrotna pozycja. Chciał to robić w tej walce Igor Michaliszyn. Mówił, że będzie się starał dużo szafować ustawieniem nóg. Cios prosty. Świetnie pomiędzy rękawicami swojego przeciwnika trafił Michaliszyn. Dobry low kick. Już zmiana pozycji. Stara się rozluźnić Igor. Przypomnijmy, to jest dopiero 25-latek. Ostatnio by przypomniało KSW, ale też sam Igor o tym, jak swego czasu... Igor Michaliszyn! To była bomba z opóźnionym zapłonem, odcięło zasilanie, jest koniec! Igor Michaliszyn kończy ten pojedynek, ależ finisz! Zaskakujące zakończenie tego pojedynku! Co tu się wydarzyło? Czym tam trafił Igor Michaliszyn? My naprawdę nie widzieliśmy nawet tego momentu. Chyba też cały czas jest zamroczony Amirzajew, bo on skręcał się do nóg Marka Godarda i chciał dalej kontynuować ten pojedynek. Trzeci nokaut w rekordzie Igora Michaliszyna w pierwszej rundzie kończy ten pojedynek. Ladies and gentlemen, your winner, Igor Michaliszyn.